miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, jest miejscem szczególnym. Miejscem szczególnym dla Krakowa, dla Polski, ale również miejscem szczególnym dla mnie osobiście. Z perspektywy Zamku Królewskiego na Wawelu bowiem można dostrzec bardzo silne związki łączące gmach Narodowego Banku Polskiego w Krakowie z bardzo ważnym jednym elementem, który znajdował się i cały czas w pewien sposób jest obecny na Zamku Królewskim na Wawelu. Chodzi o skarbiec koronny. Miejsce szczególne, istotne nie tylko dla gospodarki, nie tylko dla polityki, ale również miejsce, które miało wyjątkową rolę, jeśli chodzi o dzieje społeczne i dzieje kulturalne. Właśnie to miejsce, to, którym w tym momencie się znajduje, powstało i myślę, że będzie stanowiło pewnego rodzaju kontynuację tej bardzo dobrej, intensywnej współpracy pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a wieloma instytucjami kultury. Będzie miejscem jednoczącym, odgrywającym bardzo istotną rolę dla życia Krakowa i Polski.